Na granicach średniowiecznej Europy święte bractwo wojowników stało się legendą, stanowiący specyficzne połączenie terroru i lojalności, stworzony zarówno z wiary, jak i z żądzy krwi, zakon krzyżacki usiłował podporządkować sobie europejskich monarchów. Złaknieni sławy królowie ulegali magii zamku w Malborku. Zamki i pałace Europy. Malbork. Polska. Koniec XIII wieku. Nad rzeką Nogat wznosi się złowieszczy znak, przypominający o panowaniu rycerzy zakonnych nad tymi ziemiami. Zamek najeźdźców w Malborku to symbol podboju. Zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał podczas krucjat i nie miał własnej siedziby. Gdy Ziemia Święta wpadła w ręce Arabów, rycerze nie mieli nic oprócz papieskich przywilejów i sławy żołnierzy Boga. Wielki mistrz przemierzał Europę, szukając dla swego zakonu nowej siedziby. Wygnani z Węgier, bracia zwrócili się ku Polsce. Polski książę Konrad Mazowiecki pragnął przy pomocy krzyżaków pokonać Prusów, wschodnich sąsiadów trwających w pogaństwie. W zamian zaproponował im nadanie ziem na pograniczu. Raz jeszcze zapłonął w braciach zakonnych zapał krzyżowców. Pod znakami niemieckiego orła i czarnego krzyża bezlitośnie ścigali swoją zwierzynę, ostatnich pogan w Europie. Polscy władcy mieli wkrótce pożałować sprowadzenia krzyżaków, niemal tak mocno jak sami Prusowie. Rycerze zbudowali swoją malborską fortecę po krwawym półwieczu podboju ziem Prusów. Zostawili po sobie tylko zgliszcza osad. 140 tysięcy ludzi zabito lub wygnano. Początkowo Malbork nie różnił się wiele od innych krzyżackich zamków. Narożne wieżyczki otaczały dziedziniec, nad którym dominowała pojedyncza wieża. Pierwotną konstrukcję wkrótce zastąpiła forteca z czerwonej cegły, złożona z trzech zamków. W zewnętrznym zamku niskim targowali się kupcy. Rzemieślnicy wykuwali broń, a stajenni zajmowali się 400 koni. Druga linia bram oddzielała siedzibę rycerską, czyli zamek średni. Tu chodzili do kaplicy, jadali w refektarzach, podejmowali gości. Wysoki zamek stoi bezpieczny za 12 potężnymi bramami i głęboką fosą. Strażnice i wąskie przejścia to ostatnia linia obronna zamczyska.
To dusza Malborka, która łączy w jedno mnisią pobożność i zbrojną potęgę. Za chwilę powrócimy do Malborka. W malborskim zamku rycerze Maryi korzystali z luksusów nieznanych biednym wieśniakom zamieszkałym tuż za murami twierdzy. Piece w piwnicach pompowały ciepłe powietrze w górę siecią kanałów wentylacyjnych. Nawet w najmroźniejsze zimowe dni w przestronnych salach Malborka panowała przyjemna temperatura – 17 stopni Celsjusza. Kolejne udogodnienie utrzymywało czystość w celach rycerzy mnichów. Latryny były połączone 15-metrowym szybem z fosą okalającą wysoki zamek. Mnisi uwierzyli, że życie w Malborku to zrządzenie samego Boga. Utracili Palestynę, ale tu mogli stworzyć nową Ziemię Świętą. W roku 1308 zaczęli jej się domagać. Rozpoczęli od Gdańska. Wygoniwszy z miasta Brandenburczyków, wycięli mieszkańców w pień. To był pierwszy krok ku własnemu dominium. W Malborku krzyżacy zaczęli budować jedno z najpotężniejszych państw zakonnych w historii. Malbork szczyt swojej potęgi osiągnął za Winricha von Knieprode, który stał na czele zakonu przez 31 lat, najdłużej ze wszystkich wielkich mistrzów. Zbezcześcił szczytne cele zakonu zepsuciem i zbytnią dbałością o ziemski splendor. Urodzony w Nadrenii Knieprode wspinał się po szczeblach zakonnej hierarchii. Zaprawiony w bojach, weteran służył zakonowi i poznawał wspaniałości tego świata. Wiedział, czego pragnie. Przebudowując zamek średni von Knieprode, zrealizował swoje marzenie o rycerskim królestwie chrześcijańskim. Według słów kronikarza, w stolicy Winricha rycerze żyli jak lwy na wojnie i jak baranki w czasie pokoju. Przed rozpoczęciem krwawych kampanii urządzano turnieje i polowania. Wielki mistrz obsypywał darami zwycięskich gości zakonu. Rozrywki i muzyka czekały na wracających z bitwy rycerzy, gdy tylko zrzucili swe zbroje. Mimo że do zamku kobiety nie miały wstępu, niektórzy krzyżacy łamali śluby czystości, odwiedzając pobliski zamtus. W średnim zamku mogło jadać do 1000 krzyżowców naraz. Podczas posiłków delektowali się plonami zebranymi przez chłopów osiadłych w państwie zakonnym. Podczas uczt odczytywano nie tylko Pismo Święte, ale również poematy sławiące męstwo i wiarę. Rytuały te wzmacniały ducha rycerzy przed kolejną krucjatą skierowaną przeciw pogańskim plemionom na wschodzie. Wystawne uczty zastąpiły tradycyjne, skromne pożywienie mnichów. Uczty i poczucie braterstwa przyciągały do Malborka coraz to większą liczbę gości z całej Europy. Król czeski Jan Luksemburski czy przyszły władca Anglii Henryk IV skwapliwie korzystali z szansy zdobycia chwały w walce przeciw ostatnim niewiernym w Europie. Ramię w ramię z krzyżakami krzyczeli Amen. Po bitwie rycerzy i królewskich gości witał spokój ogromnych zamkowych sal. W przestronnym sanktuarium wojownicy odbudowywali w sobie odwagę w otoczeniu wytwornych i strzelistych okien.
By móc stosownie ugościć szlachetnie urodzonych gości, Font Nieprode zbudował dla siebie wielki pałac, mieszczący apartamenty prywatne i izby służebne. Budowla godna raczej księcia, a nie wielkiego mistrza zakonu. Za chwilę powrócimy do Malborka. Wielki mistrz zbudował również nowe kwatery dla rosnącej liczby gości. Czasem mieszkało ich tu aż 200. Dla swych ludzi Winrich von Knieprode zbudował infirmerię, służącą raczej starzejącym się braciom. Tu u kresu swych dni dowiadywali się, że bractwo jest ich jedyną rodziną. W infirmerii zapewniono im wygody, których mogli oczekiwać, a więc dobre jedzenie, łaźnie parowe i podobne luksusy.